Cześć, jestem Skiko. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na tym serwerze, w naszym świecie. Teraz zjedźmy na dół. Trzeba zamknąć. I przejdźmy się po naszym mieście. Popatrzeć, jak ono wygląda. Jak tu w ogóle już inaczej wygląda na Nepalu. Całkowicie inny obraz niż początkowo, nie? I biegniemy. Długa droga tutaj jest. Ona skubana jest długa, no nie? Taka długawa, ale jednak nie za bardzo. No, znaczy długa jest. Do tego domu ostatniego, który teraz budujemy, który dokończymy właśnie w dzisiejszym odcinku, to trochę jest do niego. Przysteśmy. Okej. I strop będzie tutaj wchodził jednak pod, już się zdecydowałam, ale tam oczywiście nie będzie wchodziło. Okej. Czyli tutaj. Czyli po prostu. I teraz zrobię po prostu jeszcze dach. No bo żeby mieć tutaj rzucenie innego z innej perspektywy na to popatrzeć. Okej. Zanim my tutaj to wszystko skończymy, też troszeczkę pełnimy, nie? No i tutaj będzie takie duże okno. I tu będzie troszeczkę inne. Tak, a... Znaczy okno będzie tu troszeczkę inne, nie? W ogóle można było pomyśleć nad jeszcze tylko dwoma wieżami i one na środku takim mościkiem delikatnym, malutkim mostem są połączone. To mogłoby być ciekawe. Ciekawe by się budowało to takie wielkie wieże, jedna większa, druga mniejsza. Troszeczkę różnicy, nie? I właśnie ten most między nimi. No, ogólnie. Fajnie, podoba mi się ten domek, fajnie tak wygląda, jak go jeszcze skończymy. Będzie po prostu wyglądał. Hop, okej. Jeszcze tutaj. Dach wizualnie skończony. Fajnie wygląda ten spad tutaj. Taki większy, jak taki malutki. Tutaj jest widoczny.
dach chodzi, nie? A to będzie takie okno. I tutaj. A, muszę to wszystko zalecić. Nie wiem, jak to sobie zbudować. Po prostu. Tak będzie najprościej. Ach, no tak. No tak będzie najlepiej. Super. I teraz weźmiemy szyby. Szyba tu jest. Dobra. Wszędzie szyby włożymy już. Można spróbować zrobić fundamenty teraz już po tym domu. Normalnie fundamenty wieży dwóch. Taki nietypowy ten domek. Na pewno dużawy. Ma duże okna, zwłaszcza na dole. Tu ma ogromne te okna. To jest taki typowy, bardzo przeszkolony. Okej, czyli są tu. Hop. Tu. No i w ogóle też są na tym samym, są w tym samym momencie postawione. Okej, czyli domek skończony. Jeszcze tylko liście. I jedna rzecz, którą bardzo, a to bardzo chcę zrobić, to jest coś z tym, tą tutaj w ogóle. Myślałam, żeby zrobić taki narożny. Taki narożny, żeby tutaj można było usiąść. No nie. Więc tu. To jest bardzo cudowne. Tak. Proszę. Ciekawie wygląda z tym.
Tylko, że też nie wiem, gdzie te wieże postawić. Na razie mogę spróbować rozplanować te wieże po prostu. Samo dokończenie ich w środku później będzie takim już... No już będzie takim trochę można powiedzieć wyzwaniem. Dobra, powiedzmy, że te dwie wieże niech stoją gdzieś tutaj. Tu idzie ulica, czyli tak na trzy, tu znowu trzy, tak, trzy, tu, okej. To jest mniejsza wieża. Tutaj będzie jakiś mostek, znaczy nie na tej wysokości, ale chodzi, że tu mniej więcej. Teraz robimy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ty, okej. To było na trzy i jeden. Tu. To będzie większa wieża. Czyli fundamenty, jakaś podstawa tam jest. I te trzy. Tutaj podnoszę na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nie będzie. Jest. Tutaj samo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Może być łatwo po prostu. Ups, nie ta strona. Nie tak jak chciałam, poleciałam. Dobra. I teraz pół płytki o takie. Dobra. Będzie tak, żeby on wyglądał też bardziej solidnie. Znaczy nie, on nie będzie tak wyglądał, nie? Są cztery. Kryć. Jest dość mało miejsca. Okej, i to wymieniam.
Też. Ten mostek będzie... I tak wyglądał. Powiedzmy tak, a tu. Tu podniesione. Czy to wygląda jakiś mostek? Można powiedzieć. Zależy z jakiej strony patrzeć. Kto z jakiej strony będzie patrzył, no to tak to zobaczy. Tu jednak drewniane będą chyba lepsze. Okej. Okay. Na razie jak... Przepraszam. To na razie jako most nie wygląda nawet. Żeby to był most, to nawet nie wygląda, nie? Ciekawie tutaj. Okej. I teraz przez tej perspektywy to wygląda jak most. No to nie jest na mostu. Nie, coś mi tu nie pasuje i to będę musiała na tym mostem posiedzieć chwilę. Nie, ja wiem. Ten most nie będzie taki prosty. Był po prostu taki. Będzie drewniany. Cały rusztowanie, znaczy nie rusztowanie, tylko całe tutaj to musi zniknąć. Okej. Także tutaj. A, bo tu nic nie wiem, to nie będzie się wybrało tak. No właśnie. To jest
Problem, bo tu miało się kamienie rozpotwierać fajnie. A już wiem, też można zrobić. Trzymało i to mocniej spadł po prostu. Tyle. Nie pasuje mi tak mocno coś tutaj za bardzo. Będzie trzeba spróbować jeszcze raz jakoś ten most tutaj rozkminić. No, nie wiem jak to jest ten most. Nie wiem. Tutaj. Żeby było troszeczkę niby stabilniejszy. Można podstawić kamień. A bardziej próg. Tu. 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 Nie, tam już nie podłoże, ale dobra. Czyli tak. Tu. Tam góra jeden. Tak. Co już będzie? Chyba lepiej wygląda ten most niż ogólnie wyglądał z takim wiszącym niczym. Ciekawy dach jakiś ciekawy dach trzeba będzie wymyślić. No, trudno pomysł na dach, no. Tu czas to najlepiej jak byłby. A zakładając dach będzie gdzieś tu się już zaczynał. Czyli tu. 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 Okay. Teraz. Wydaje mi się, że tu, jak to tak będzie mniej więcej wyglądało, to taka wieżyczka w górę.
skórę pójdzie, ale lepiej będzie to o wiele wyglądało. Daszek, nie? Okej, pojrzę, tak. Dobra, i jest jakiś daszek. Zawsze jest, nie? Myślałam, że ładniejszy będzie szczerze. Znowu przejście. No, co tutaj zrobimy? Balkonik, coś takiego. Albo nie, bez sensu, co na to jest. Okej. Czy wierzę? Praktycznie skończona. No, i super. Czekaj, jest skończona. Gdzie taki... Nie podoba mi się ten dach. I to tak kompletnie mi się nie podoba. Pani sprawy jeszcze. Wyprowadzić trzeba to poprawić. Teraz dojdzie mi wygląda. Ja nie wiem, jak to zrobić, żeby to fajnie wyglądało. I jadź. Tu będzie? Tak. Tu? Musimy tak... No tak schodnie obok wieży prowadzące na dół. Okej. Niżej. Tak na sam dół. So right. I'm just going with the girl.
Takie schody to są. Bardzo krętne. Trudne do ogólnie takiego ogarnięcia, żeby ktoś pobiegł, bo niekim to lata w prawy i w sumie idzie. Bardzo ciężkie. Są dość trudne, dobra. Okej, także dzięki za oglądanie do następnego odcinka i cześć!